Witajcie w kolejnym vlogu o nieruchomościach. Dzisiaj na sprzedaż willa, która ma 185 metrów kwadratowych. Znajduje się ona w spokojnej okolicy, gdzie jest tylko 11 domów na zamkniętym osiedlu. Willa ta, ten dom, posiada 3 sypialnie zamykane, 2 łazienki, pokój dzienny, czyli salon z kuchnią. Dodatkowo jest taka jeszcze jedna kuchnia i piękny mały ogródek, który oczywiście zaraz Wam pokażę. Budynek został wybudowany 4 lata temu, czyli w 2020 roku i jest w pełni wyposażony i umeblowany w naprawdę pięknym stylu, a zaraz sami się o tym przekonacie. I tak jak przed chwileczką widzieliście, okolice to zamknięte osiedle, następnie wejście do tej willi i tutaj teraz taki przedsionek, gdzie można spędzać czas, taki tarasik i widać też tutaj trochę ogródka, ale o ogródku będzie dużo więcej trochę później. Teraz wejdźmy do środka i przekonajcie się, jak wypasiony jest to dom, jak wypasiona jest to willa i zobaczcie, co ma do zaoferowania. Jeśli interesują Was nieruchomości w Tajlandii, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A teraz przejdźmy do zobaczenia tej willi. Główne wejście do tej willi było właśnie przez te drzwi balkonowe, które przed chwilą widzieliście. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu, takim salonie, taki living room, który połączony jest z jadalnią i kuchnią, która znajduje się na wprost, a za nią jest jeszcze dodatkowa kuchnia, w której są dodatkowe sprzęty, zaraz tam przejdziemy. Oczywiście wszystkie pokoje są klimatyzowane, czyli każdy pokój posiada oddzielną klimatyzację. Willa jest w 100% wyposażona i nic tutaj obecnie nie potrzeba, aby się wprowadzić. Jak dla mnie ten styl jest naprawdę bardzo dobry, gdzie tutaj właściciel kupił po prostu te meble i wyposażył ten dom, to naprawdę wszystko mi się tutaj bardzo podoba. Willa jest przestronna, bo ma aż 185 metrów kwadratowych na jednym poziomie, więc to miejsce, gdzie tutaj była ta jadalnia, jest naprawdę spore. Salon też jest duży i pokoje naprawdę też są duże. Kuchnia, może ta tutaj, którą teraz widać, nie jest największa, ale wystarczająco duża, żeby zmieścić wszystkie podstawowe rzeczy, które powinny znajdować się w kuchni. Tak wyglądają meble i wyposażenie. Po drugiej stronie znajduje się zlewozmywak i lodówka. Lodówki akurat w tym domu są dwie. Nie wiem, dlaczego są aż dwie lodówki. Może dlatego, że po prostu obecny właściciel dużo robi zakupów i jakieś napoi i tak dalej. Trzyma to wszystko w lodówce. Rzadko jeździ na zakupy, dlatego przydatne są dla niego dwie lodówki. Jak dla mnie obecnie tylko w tej kuchni, to brakuje tylko zmywarki, bo jednak wiele osób z Europy jest już do niej naprawdę bardzo mocno przyzwyczajonych. Tutaj jej akurat nie ma. No ale tak jak wspominałem, są dwie lodówki, jest pralka, jest jeszcze dodatkowo duża zamrażarka, czyli jeśli chodzi o rzeczy do schłodzenia, to jest naprawdę bardzo dużo miejsca, gdzie możemy to zrobić. Tutaj w Tajlandii lubią mieć takie dwie kuchnie, ta w sumie druga czasami jest na zewnątrz całkowicie, ta jest akurat jeszcze w środku, ale jest jednak już oddzielona od tej pierwszej kuchni i to tutaj głównie przygotowuje się jakieś tajskie dania, które na przykład zawierają papryczki, które pieką gdzieś po oczach, kaszle się i tak dalej. To dlatego właśnie ta kuchnia jest taka troszkę oddzielona, a dodatkowo są tutaj właśnie na przykład różne sprzęty, kosz na śmieci i tak dalej. A na wprost tymi drzwiami mamy dodatkowe wyjście na zewnątrz. Ok, możemy przejść teraz do salonu. Salon, tak jak wspominałem, również jest dość obszerny, ma wystarczająco dużo miejsca. Obecnie znajduje się tutaj naprawdę wygodna kanapa, dodatkowo fotel, stolik, telewizor i to wszystko jest na wyposażeniu tego domu. Oczywiście każdy tutaj mebel, każdy kwiatek, wszystko zostaje dla przyszłego właściciela. Dodatkowo w salonie znajduje się okno balkonowe, przez które możemy sobie wyjść na zewnątrz, a na zewnątrz są dwa dodatkowe foteliki i stolik, gdzie możemy sobie posiedzieć na zewnątrz przy naprawdę ładnie zrobionym ogródku, ale zaraz tam podejdę, to sobie to zobaczycie, a teraz jeszcze widok, jak to wygląda tutaj z salonu w stronę kuchni i jadalni. Znajduje się też taki dodatkowy mebel, w którym można dać jakieś różne szkła, kieliszki, szklanki, talerze i tak dalej. Tutaj mamy jakiś stolik i właśnie to podwórko i miejsce, gdzie na zewnątrz możemy sobie posiedzieć naprawdę bardzo miłym ogródku. To miejsce jest zadaszone, więc deszcz tutaj nie pada, jest sporo cienia, więc można tutaj naprawdę miło spędzić czas. Willa, tak jak wspominałem, jest czteroletnia, więc wszystko jest praktycznie nowe, a te wszystkie tutaj sprzęty, które widać, są od 2 miesięcy dopiero wstawione do tego mieszkania. Nikt tutaj wcześniej nie mieszkał, więc wszystko jest naprawdę nowe. Uważni dostrzegą nawet metki jeszcze na kwiatkach, bo właściciel najprawdopodobniej zapomniał jeszcze ich ściągnąć i obecnie sam tutaj mieszka od kilku dni, dlatego jest tutaj trochę jego prywatnych rzeczy, ale willa dostępna jest do sprzedaży
w każdej chwili. Wchodzimy do pierwszej sypialni, która również jest umeblowana w taki sposób, jaki jest. Każdy może sobie to jeszcze oczywiście wszystko zmienić i skonfigurować pod własne tutaj widzimisię. Tak jak ja tutaj widzę na przykład tą szafę, która jest na kołach, na wprost, która zasłania całe okno i jest tutaj, mam wrażenie, totalnie niepotrzebna, dlatego że po drugiej stronie ściany mamy dużą szafę, do której moglibyśmy to wszystko schować. I co jeszcze ważne jest w tej willi, to to, że willa ma dość sporą wysokość, dzięki czemu bardzo komfortowo się tutaj czujemy i właśnie tak jak w tym przypadku na szafie można jeszcze dodatkowo zmieścić jakieś różne rzeczy, ale sprawia to też takie naprawdę fajne wrażenie, jak się w tym domu jest i dodatkowo też to ciepło całe, które jest, ucieka do góry, więc na dole może być miło i przyjemnie, kiedy włączy się na chwilę klimatyzację lub zrobi jakiś przeciąg przez otwarte drzwi czy okna. Tymczasem wchodzimy do drugiej sypialni, również cała jest umeblowana. Dodatkowo ta sypialnia też ma drzwi balkonowe i możliwość wyjścia na dwór. Dodatkowo posiada jeszcze dwa okna, które widać za łóżkiem, jakieś tam stoliki, lampki i wszystko, co w takim pokoju jest potrzebne. Dodatkowo też ciemne zasłony każdy pokój posiada. To też jest ważne tutaj w Tajlandii, bo kiedy świeci słońce, to można naprawdę mocno się zabezpieczyć takimi zasłonami. Ale akurat do tego pokoju słońce nie dochodzi, także tu jest naprawdę fajnie, miło i przyjemnie. I tak wygląda ten pokój. To sobie tutaj jeszcze zobaczcie. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji kanału i pozostawieniu łapki w górę pod tym filmem, bo wydaje mi się, że takie materiały są bardzo interesujące i miłe dla oka, dodatkowo bardzo przydatne i warto takie coś pooglądać. Tutaj już z tej strony nie jest za duży ogródek, ale jest i tak ładnie zadbany, posadzone są tutaj ładne drzewka, tak jak tutaj widzimy, zielono, czysto, posprzątane, można sobie trzymać na przykład właśnie rower, można sobie tutaj postawić też jakieś mebelki, z tej strony jest miejsce do posiedzenia, a dodatkowo właśnie żadni sąsiedzi nas nie widzą, bo jest płot, wille są jednopoziomowe, i nikt nam tutaj nie jest w stanie zaglądać, czyli jest naprawdę dość dobra prywatność. Ok, możemy przejść do pierwszej łazienki, która się tutaj w tym domu znajduje. Przypominam, że są dwie. Jedna jest połączona z głównym pokojem, z master bedroom i do niej też za chwilę przejdziemy, ale najpierw pokażemy pierwszą łazienkę, która jest taka dostępna dla wszystkich. No i już tutaj do niej wchodzimy. Oczywiście łazienka też jest w pełni wyposażona, wszystko jest zrobione naprawdę w ładnym stylu i nie za bardzo jest tutaj o czym mówić, trzeba to po prostu wszystko sobie zobaczyć. Zapraszam. Ta łazienka posiada bardzo duże lustro, szafkę narożną, oczywiście umywalkę, toaletę, prysznic, oczywiście z ciepłą wodą. Tutaj akurat ogrzewacze zamontowane są przy samym prysznicu, więc nie trzeba długo czekać, żeby ciepła woda spłynęła gdzieś z ukrytego ogrzewacza pod szafką, daleko umieszczonego. Co prawda może nie wygląda to najpiękniej, ale też nie ma jakiejś tragedii, zresztą zobaczcie sami jak to wygląda. Na pewno jest to praktyczne i spełnia swoją rolę. Łazienka jest wystarczającej wielkości i wydaje mi się, że nic jej tutaj nie brakuje. Ok, możemy przejść do master bedroom, czyli trzeciej sypialni z drugą łazienką, która właśnie, tak jak powiedziałem, jest już taką osobną łazienką przypisaną specjalnie do tego pokoju, bo tutaj właśnie są drzwi zamykane od tej sypialni i ta łazienka znajduje się za tymi drzwiami. Także jak się zamknie drzwi od pokoju, to nikt tutaj jakby z zewnątrz do tej łazienki nie ma dostępu. No, oczywiście mam na myśli mieszkańców pozostałych tego domu. W tej łazience również mamy lustro, ale już nie tak duże jak w poprzedniej, ale za to znajduje się tutaj zamykana szafka. Oczywiście umywalka, półeczka, na której możemy postawić różne rzeczy, dodatkowo jakaś lampka, toaleta i prysznic. Mniej więcej taki sam jak w tej pierwszej toalecie. Miejsca też jest bardzo dużo, są to duże łazienki. Co prawda w jednej mogłaby być wanna, a w drugiej prysznic, ale niestety póki co jeszcze nie ma. I zostało to wszystko przygotowane na dwa prysznice. Tutaj ogrzewacz też jest bezpośrednio przy prysznicu, więc taka sama sytuacja. Też jest półeczka, na której możemy postawić jakieś różne kosmetyki i też jest okno, tak samo jak w tej pierwszej. Co prawda nieduże, ale wystarczające. I przejdźmy teraz do master bedroom, czyli głównej sypialni. Tutaj też jest wszystko w pełni umeblowane. Ta sypialnia również zawiera drzwi balkonowe, które prowadzą na ogród. Dodatkowo tutaj też są dwa okna, jeszcze oprócz tych drzwi balkonowych. No i duża szafa tutaj po lewej stronie. I oczywiście też klimatyzacja, zasłony, no i wszystko, co jest potrzebne. Dodatkowo jakaś szafeczka z lustrem. I meble ogólnie są ok. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy ten dom Wam się podoba i czy chcielibyście mieszkać w takim domu w Tajlandii. Tutaj mamy jeszcze jakąś szafeczkę,
przy łóżku lampkę i to okno, o którym wspominałem, a tutaj drzwi balkonowe z widokiem na ogród. Na ogrodzie są palmy, trawka i jakieś tam inne fajne rzeczy, ale to za chwilę na ogród wyjdziemy, także spokojnie. Tutaj jeszcze dalej widoki z pokoju na ogród. Ściany tutaj też są tak dodatkowo udekorowane. Ten dom ma taką duszę, jest ciepły, są dobre kolory dobrane. Mi ogólnie ta willa naprawdę bardzo się podoba. Tutaj jeszcze jeden rzut na mieszkanie i wychodzimy na zewnątrz, na ogród. Więc tak, tutaj obecnie właściciel zrobił sobie taki mały ogródek, posadził jakieś różne kwiatki, dodatkowo różne jakieś krzewy. Tak jak wspominałem, te miejsca tutaj są zadaszone, co niektóre, przynajmniej to do siedzenia przy tym balkonie, gdzie jest ten stolik i dwa krzesła. I tutaj w takich pięknych okolicznościach można pić sobie kawkę, czy robić jakieś inne rzeczy, pracować z takimi pięknymi widokami na własny ogród, także i palmy dodatkowo, także naprawdę wszystko pięknie tutaj ładnie wygląda. Mamy trochę tej zieleni, mamy troszkę krzewów, mamy trochę trawy. Co prawda nie mamy basenu, ale właśnie w tym miejscu, jeśli ktoś chciałby, to mógłby sobie jakiś mały basenik wsadzić lub jakieś jacuzzi czy coś w tym stylu, bo jest taka możliwość. Mógłby być troszeczkę większy ten ogród oczywiście, ale to co jest, jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Jak się to wszystko widzi na żywo, to jest mega, coś niesamowitego. A tutaj widzimy drzwi balkonowe do tego master bedroom, do tej głównej sypialni. Cała willa dookoła posiada lampki, gdzie można sobie je włączyć i oświetlić tutaj jakby cały ogródek wkoło samego domu. Tutaj mamy takie jeszcze małe miejsce, gdzie możemy sobie schować jakieś różne rzeczy. I tutaj też widać te lampki, o których wspominałem w suficie. Jest nawet jeszcze podprowadzenie wody, dzięki czemu łatwo można podlać trawę czy krzewa, kwiatki i takie inne tutaj różne rzeczy, które mamy, sobie hodujemy. Za tym płotem, który widać, jest ulica, ale jesteśmy w takiej spokojnej dzielnicy, więc za dużo za tą ulicą się nie dzieje, a już wieczorami to jest naprawdę spokój. Tutaj też widzimy teraz to wejście z zewnątrz, z tego osiedla i ten tarasik, na którym też możemy spędzać czas, możemy zaparkować skuter na przykład, możemy mieć tu jakieś inne różne rzeczy. Dodatkowo jest tu jeszcze jakiś parasol, gdybyśmy potrzebowali i wszystko naprawdę wygląda pięknie, ładnie i na pewno przyszły właściciel będzie tutaj zadowolony. Idziemy jeszcze teraz z tyłu domu, tam jest to wyjście, które było z tej drugiej kuchni. Tutaj mamy okno z tej jadalni, z salonu, a na wprost widzimy beczkę z wodą. Gdyby coś się wydarzyło, że nie byłoby wody, to mamy tutaj zabezpieczenie. Ciągle świeża woda wpada powiedzmy z góry, z dołu jest brana i rozlewana na cały dom. I jest to takie dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby wody brakło na chwilę, to żebyśmy mieli swoją wodę i mogli jej używać. Tutaj obecnie jest troszkę bałagan i ktoś sobie trzyma pranie i tak dalej, bo tam była pralka za tymi drzwiami w tej drugiej kuchni. To jest też zadaszone i można sobie to oczywiście tutaj posprzątać i zrobić jakieś dojście do tego balkoniku z tej drugiej sypialni. I można oczywiście wszystko zrobić jeszcze pod siebie, ale też tutaj mamy te piękne drzewka, palmy i nawet takie małe miejsce można fajnie tutaj zagospodarować. Także dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji, o łapce w górze i obejrzeniu opisu tego filmu, bo są tam linki, które mogą Wam się przydać i dodatkowy opis willi. A jak macie ochotę pooglądać teraz więcej takich budynków, to zobaczcie willę na Phuket, gdzie też zrobiłem fajny materiał, także zapraszam teraz do oglądania. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się ikonka, w którą możecie bezpośrednio kliknąć i zobaczyć teraz ten materiał, bo tą willę też warto zobaczyć z tym pięknym ogrodem, dużym ogrodem, ale tutaj trzeba trochę poremontować. Także zapraszam do oglądania.